Ksiądz Michał Wziętek, jestem salezjaninem, misjonarzem. W Kabłę, gdzie jestem proboszczem parafii świętego Jana Bosko, pracuję także odpowiedzialnym za oratorium przy tej parafii, przedszkola i szkołę nieformalną dla dzieci i sierot z dzielnicy Makululu. To jest, by pomóc tym najbiedniejszym, najbardziej opuszczonym, najbardziej pozbawionym miłości, radości, sierotom i dać im dom, dać im dobre słowo, dać im przyszłość, dać im wykształcenie. Moja praca na misjach to praca duszpasterska w parafii, to praca z dziećmi i młodzieżą w oratorium, w szkole, to praca wśród sierot w dzielnicy Makulul. W czasie, kiedy pracuję na misjach, staram się wszędzie, gdzie jestem, propagować nabożeństwo, nowennę do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. I pewnej niedzieli pojechałem na stację misyjną, która się nazywa Cipili. To było wtedy, gdy pracowałem w Mansie. I tam po mszy świętej, gdy jedliśmy obiad u jednej rodziny, byli to nauczyciele uczący w miejscowej szkole, zwierzyli mi się, że od 8 lat nie mogą mieć dziecka. Nie wiedziałem, co im poradzić, ale poradziłem im, by zaczęli odmawiać nowennę do Maryi Wspomożycielki Wiernych. Wtedy zapomniałem o tym w ogóle. Po więcej niż roku, gdy inny ksiądz pojechał na tę misję, przywiózł wiadomość, że ta rodzina, która nie mogła mieć dziecka, że teraz mają dziecko i są bardzo wdzięczni Matce Bożej Wspomożycielce Wiernych. Przede wszystkim o to, by misjonarze, którzy pracują na misjach, by straciło im sił i wiary do głoszenia Ewangelii. Także, by nowi księża, misjonarze, ludzie świeccy wyjeżdżali na misję, bo wciąż jest potrzeba ludzi, zwłaszcza ludzi świeckich, misjonarzy tam na misjach. Ale także, by się modlili za te wszystkie dzieła, które prowadzimy tam na misji, gdzie ja pracuję zawsze, zwłaszcza za nowe dzieło w dzielnicy Makululu, to znaczy sierociniec, dom dziecka dla wielu sierot z Makululu oraz nieformalną szkołę, która już działa, ale wciąż jeszcze powinna się rozrastać, by odpowiedzieć na potrzeby tamtejszych dzieci, tamtejszych sierot. Półtora bochenka chleba można kupić, jeden zeszyt taki większy do szkoły. Można kupić ponad 1 litr paliwa. Tęsknię za dobrym polskim chlebem i tęsknię za dobrym polskim ciastem, którego tam nie mamy. Myślę, że Polacy od Zambijczyków mogą się uczyć przede wszystkim cierpliwości i radości. Jest to taka cecha Zambijczyków, duża radość, której nam czasami brakuje. To, co robicie, to jest wasz wkład w dzieło głoszenia Ewangelii i jest to wasz naprawdę wielki, wielki wkład. Jesteśmy wam za to bardzo, bardzo wdzięczni i prosimy, byście tę pomoc kontynuowali. Dzięki wam my możemy coś dobrego tam zrobić dla ludzi, dla Boga.